Częstą przyczyną problemu poruszania się zwierzącą choroby kręgosłupa. Częściej one dotyczą psów niż kotów, niemniej koty też nie mają problemy z kręgosłupem. Wśród najczęściej diagnozowanych chorób kręgosłupa można zaliczyć tutaj tak zwaną spondylozę, różnego typu dyskopatię, w tym tak zwany zespół końskiego ogona. I tutaj tak naprawdę fizjoterapia ma bardzo duże pole do popisu, bo tak naprawdę leczenie farmakologiczne jest mocno ograniczone w tego typu przypadkach. I najczęściej stosuje się w pierwszej kolejności terapię laserem, magnetoterapię. Nierzadko stosuje się również elektrostymulację TENS, szczególnie w przypadkach, gdy no, obserwuje się dużą bolesność kręgosłupa. Pomocna też jest bardzo kinezyterapia, przede wszystkim bierne ćwiczenia. Spondyloza to jest taka choroba polegająca na pojawianiu się takich wyrostków kostnych na trzonach kręgów. Z różnych, dobrze, do grzbietowo, bocznie, one zazwyczaj na brzegach między jednym a drugim kręgiem. To są takie, to się nazywają osteofity, takie wyrośla kostne, takie dzioby się robią. Czasem nawet potrafią się dwa kręgi w ten sposób wzrosnąć. I sama w sobie ta choroba nie jest problemem. Czasem nawet są pozytywne aspekty usztywnienia się kręgosłup, natomiast problem zaczyna się, gdy taki osteofit będzie w pobliżu tkanki nerwowej, czyli na przykład mnóstwo korzeni nerwowych, które wychodzą z kręgosłupa i uciska, lub dochodzi do ukruszenia czy pęknięcia takiego osteofitu i ten materiał wręcz może się dostać do otworu kręgowego. U pacjentów stabilnych lub takich, którzy są już po zabiegu chirurgicznym, stosuje się hydroterapię, która daje olbrzymie efekty. Czasem u takich pacjentów alternatywą dla hydroterapii mogą być też bardziej zaawansowane już ćwiczenia aktywne, wspomagane, czy aktywne, wspomagane lub po prostu ćwiczenia aktywne. U pacjentów z dużymi deficytami neurologicznymi, z porażeniem kończyn, można zastosować również elektrogimnastykę w celu wzmocnienia mięśni.